Droga synodalna w Niemczech chodzi o polskich biskupów konsternacja w niemieckim episkopacie chodzi o polskich biskupów. Polscy biskupi wybierają nietypowe formy krytyki i procesu reform w niemieckim Kościele katolickim czytamy w Deutsche Welle. Kręgi kościelne w Niemczech postrzegają to jako niezbyt braterskie zachowanie. Nie tylko na płaszczyźnie politycznej stosunki między Berlinem a Warszawą są obecnie napięte. Wydaje się, że również między niemieckimi biskupami katolickimi a ich kolegami w Polsce panuje zła atmosfera. Chodzi o proces reform tak zwany. Drogi synodalnej w Kościele katolickim w Niemczech, któremu polscy biskupi przyglądają się z dużą podejrzliwością, uciekają się przy tym do nietypowych form krytyki wewnątrz Kościoła, co z kolei wywołuje irytację biskupów niemieckich. Droga Synodalna to projekt biskupów i świeckich w Niemczech, w ramach którego prowadzony jest dialog na temat reformy w Kościele. Zapoczątkowano ją w reakcji na ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez duchownych. Komunikat polskich biskupów przede wszystkim chodzi o komunikat prasowy opublikowany w poniedziałek, 28 marca, przez polskich biskupów po wizycie przewodniczącego episkopatu polski arcybiskupa Stanisława Gondeckiego u papieża. Arcybiskup poinformował głowę kościoła o trudnościach, jakie w kościele powszechnym sprawia tzw. niemiecka droga synodalna. A potem dosłownie, Franciszek dystansuje się od tej inicjatywy. Świadomie lub nieświadomie komunikat sprawia wrażenie, że w rozmowie z Gondeckim papież wyraźnie zdystansował się od drogi synodalnej. Czy to prowokacja? Spekulują niemieccy watykaniści. W komunikacie sekcji polskiej Radia Watykan na temat wizyty Gondeckiego ujęto te kwestie inaczej. Podczas spotkania z ojcem świętym arcybiskup Stanisław Gondecki odniósł się także do tzw. Niemieckiej drogi synodalnej, do której, jak zauważył, sam papież ma duży dystans. Jest to więc ocena Gondeckiego, a nie cytat z papieża, komentują obserwatorzy. Arcybiskup Gondecki wspomniał również, że Franciszek dostrzega, że jest droga, która może doprowadzić do protestantyzacji kościoła, do takiej protestantyzacji, przeciwko której występują często sami protestanci. Zapytany o to rzecznik Watykanu Matteo Bruni wyjaśnił, że stanowisko papieża w sprawie drogi synodalnej w Niemczech pozostaje niezmienione. Nadal jest takie samo, jak wyjaśnił to w liście do katolików w Niemczech w czerwcu 2019 rok. Rzecznik Watykanu nie chciał potwierdzić, czy papież odpowiedział na wątpliwości Gondeckiego. Treść rozmowy była poufna, powiedział Bruni. Wynika z tego również, że publiczne krytykowanie przez biskupów innych episkopatów podczas wizyty papieskiej jest czymś niekonwencjonalnym. Odpowiedź niemieckiego episkopatu na krytykę z Polski kilka dni wcześniej przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, biskup Georg Badżing, bronił przed polskimi biskupami procesu reformy kościoła w Niemczech. Odpowiadając na list otwarty episkopat u Polski z lutego bieżący rok napisał, że niemieccy katolicy poruszają się drogą nawrócenia i odnowy wywołanej skandalem nadużyć nielekomyślnie, a już na pewno nie poza kościołem powszechnym. W liście Badzin odrzuca również zarzut, że proces reformy oznacza rozmycie doktryny kościelnej i dostosowanie się do ducha czasu. Również Kościołowi w Niemczech wyraźnie chodzi o drogę duchową, podkreślił niemiecki hierarcha. Forma publikacji listu, datowanego na 16 marca, była znamienna, nie został on upubliczniony w całości. Biuro prasowe Episkopatu Niemiec opublikowało w czwartek jedynie krótką informację z cytatami. List polskich biskupów miał charakter otwarty i zanim pojawił się w skrzynce mailowej adresata został opublikowany w konserwatywnym tygodniku katolickim, Dieta Gespost. To początkowo poirytowało Betzinga. Płaski i klerykalny antymodernizm. Zdarzenie to wydaje się niemieckim komentatorom dziwne również na płaszczyźnie międzyludzkiej. Badzing wymieniał poglądy z Gondeckim na temat drogi synodalnej w poznaniu jesienią ubiegłego roku. Obaj zgodzili się, że projekty reform, jak również krytyka teologiczna, powinny być przedmiotem pogłębionej dyskusji w grupie kontaktowej obu episkopatów. Fakt, że polscy biskupi zdecydowali się kontynuować spór w liście otwartym jest w niemieckich kręgach kościelnych postrzegany jako niezbyt braterski styl. List polskich biskupów wywołał także ostrzejsze reakcje. Wikariusz generalny diecezji Essen, ksiądz Klaus Pfeffer, skomentował, że list charakteryzuje się płaskim i bardzo klerykalnym antymodernizmem. 10 marca w liście otwartym do Batzinga także katoliccy biskupi ze Skandynawii wyrazili zaniepokojenie projektem reform. Również ich zastrzeżenia budziły kierunek, metodologia i treść drogi synodalnej. Skandynawscy, podobnie jak polscy, biskupi są reprezentowani na spotkaniach synodalnych przez obserwatora, ordynariusza Kopenhagi Czesława Kozona.